Nazwa teleobserwacji wzięła swoją genezę z książki Courtneya Browna Kosmiczna podróż. Rodzaj telepatii, o której mowa, jest przez Browna określana jako naukowa teleobserwacja. Wzięła się ona w prostej linii jako proces telepatii i zorganizowanego protokołu wiarygodności, stworzonych przez naturalnego telepatę Ingo Swanna. Różnica polegająca na podróży mentalnej, a teleobserwacji, to określenie celu naszego eksperymentu. W teleobserwacji jest to rodzaj współrzędnych, określonych w czterocyfrowej liczbie. Dodatkowo teleobserwacja wyklucza jakiekolwiek formy interpretacji przez umysł obserwatora, które mogłyby prowadzić do rozbieżności lub fantazjowania. Sesja teleobserwacji trwa około 1 godziny, a dane zbiera się podczas wielu sesji. Zapisywane są one zaraz po sesji, a następnie analizuje się je, streszcza i interpretuje. Teleobserwacje, jakich dokonał Courtney Brown, przebiegały na ustalonych technikach stosowanych i wyuczonych przez specjalne sekcje wojskowe USA. Polegały one na zbieraniu odpowiednich danych w określonych warunkach, w jakich przyszło przeprowadzić sesję zdalnego widzenia. Zdalne widzenie jest jeszcze jednym określeniem na telepatię lub teleobserwację. Wojskowi, jak i inni telepaci, zostali m.in. wprowadzeni w temat nowych stanów świadomości w Instytucie Roberta Monroe. Brown, ucząc się, przygotowując się do teleobserwacji, przeszedł kolejno 3 etapy przyswojenia pewnych doświadczeń i wiedzy. Pierwszy to nauka form medytacji wschodnich, a w szczególności metody Siddhis Maharashiego. Drugim etapem było przejście programu doświadczenia bramy w Instytucie Roberta Monroe, Gateway Experience, w którym doświadczył on niefizycznego stanu ducha, odwiedzając m.in. zmarłych z życia. Trzecim etapem nauka teleobserwacji pod okiem wojskowego nauczyciela, który nie od razu zgodził się na to szkolenie Browna. Poprzez swojego wojskowego nauczyciela, który w końcu zdecydował się szkolić Browna, obrał on sobie za cel swoich doświadczeń zdobycie wiedzy na temat istot pozaziemskich. Brown, dosyć naukowo podchodząc do tematu zbadania pozaziemskich cywilizacji, krytykuje literaturę o UFO jako bardzo stereotypową, osadzoną i zbudowaną na traumatycznych przeżyciach osób rzekomo porwanych przez UFO. Krytykuje on również channeling jako najmniej weryfikowalną metodę opartą jedynie na kwestii wiary, słowa i przekazy poddającego się channelingowi człowieka. Pod czujnym okiem nauczyciela Brown nie tylko zaczął odkrywać za pomocą teleobserwacji kulturę marsjańskiej cywilizacji żyjącej na Marsie miliony lat temu, ale również dowiedział się, jaką rolę w galaktyce pełni inna rasa obcych, tak zwani szarzy. Oprócz rewelacji z fizycznego aspektu istniejącej wszechrzeczy, Brown zetknął się również z istotami niecielesnymi, które opiekują się Ziemią i ludźmi w procesie ewolucji duchowej świadomości. Inaczej mówiąc, zetknął się on z opisywanym przez Roberta Monroe systemem życia ziemskiego, szkołą dusz oraz niefizycznymi nadzorcami tejże szkoły. Z jego badań teleobserwacyjnych wynikły koncepcje, które łączą zarówno fizyczny świat, jak i subprzestrzenny, niefizyczny. Wynika z niego, że każda fizyczna rasa jest w jakiś sposób nośnikiem świadomych dusz, elementów większej duszy, która za ich pośrednictwem doświadcza i wpływa na fizyczną rzeczywistość. Teleobserwacja zdaje się być bardzo zbliżonym sposobem podróży do miejsca i czasu, jak podróż mentalna. Teleobserwator nie ma barier w postaci czasu. Może on dowolnie dokonywać bilokacji czasowych i przestrzennych. Brown dowiódł, że również monitor, osoba prowadząca teleobserwatora, nie jest wymagana,
a wprawny teleobserwator może dokonywać sesji solowych. Zupełnie jak w przypadku mentalnych podróży, których naucza Bruce Moen.